A więc cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj już takiego czasu zaplanowane wideo o grach z serii Formuła 1. Nie ukrywam, że jest to moja ulubiona seria gier. Trochę z niej już nieco wrzucałem z różnych formuł, filmików. A dzisiaj powiemy o... W sensie powiem kilka słów o każdej grze Formuła 1, w jaką grałem. A więc zaczynajmy, bez przeciągania. Pierwszą formułą oczywiście zaczniemy od tych najstarszych. Może niekoniecznie w tej kolejności, w jakiej grałem, ale najstarszych od wydania, o. Jest taka oto gra na Pegasusa. Niestety etykieta nie do końca odzwierciedla, co to jest, ale tylko wrzucę zdjęcia, jak ta gra wygląda. No i... Czy ta gra jest dobra? Myślę, że tej gry nie należy oceniać. Jak się komuś podoba, to się podoba, jak się komuś nie podoba, to się nie podoba, no cóż. Przejdźmy do kolejnej gry. Chwila. Następną grą, o chwilę, jest to oto gra Formuła 1, gra wydana w 1996 roku na PlayStation 1, zawiera wszystkie składy 1995 roku. Gra się w nią naprawdę przyjemne, jest to chyba najlepsza bądź druga najlepsza gra w automatyce Formuły 1 wydania pierwsza PlayStation. Gra zawiera wszystkie składy z roku 95, łącznie z kierowcami, którzy jeździli w trakcie sezonu, więc w taki oto sposób w grze znalazł się m.in. Nigel Mansell. Ale naprawdę fajna, polecam. Następną grą jest gra oto ta. Formuła 1.9.7, właściwie Formel 1.9.7, gdyż gra nie jest w pełni licencjonowana, ale właściwie wszyscy kierowcy tacy jak byli poza zawodnikiem Williamsa, Jacques'em Villeneuve'em, są w tej grze. W grze jest 22 kierowców, 11 zespołów, przepraszam. Nie ma zespołu Lola, który się pojawił w 1972 w jednym wyścigu. Gra, no cóż, myślę, że jest, ma nieco bardziej arcade'owy model jazdy od tej pierwszej, ale gra się nią naprawdę fajniej. Jest to całkiem dobra formuła. Pierwsza moduła najlepsza na PlayStation 1. A przejdziemy do Formuły 1.9.8. Formuła 1.9.8. Jest to chyba najgorsza formuła, jaka kiedykolwiek powstała. Z tych licencjonowanych. Gra ta nie jest najlepsza. Jest, mimo że jest poprawką graficzną względem poprzedniczek, to niestety model jazdy jest bardzo, bardzo nieprzyjemny. I nie gra mi się w to najlepiej w tą grę. Posiadam tą grę również na demówce. Teraz pokażę. O, tutaj jest taka demówka. Nie wiem, czy widać. I tutaj się znajduje formuła. Ma zarówno pełną wersję, jak i demówkę. No. Następną grą jest Formuła 1.9.9. O! Na okładce widzimy są Schumacher, Alesi chyba i Hakkinen. I samochód Ferrari. Gra całkiem fajna. Choć nie tak dobra jak 9.7 czy pierwsza formuła. Ale lepsza 9.8 względem tego to jest swojegościowy. Niestety przyspieszanie w tej grze nie jest najlepsze, gdyż koła przynajmniej 10 na godzinę buksują. Albo za tym myślę, że jest całkiem spoko. Kolejną grą jest już formuła na PlayStation 2, z których posiadam. Moment. Oto. Formuła 2000 zrobione przez EA. Grę gra to się całkiem przyjemnie. Jedzie się naprawdę dobrze, choć samochody trochę ciężko skręcają, tak powiem, swoją drogą. Wszystkie składy oczywiście są oryginalne, gra w pełni licencjonowana. Wszystkie tory. Myślę, że gra jest całkiem nieźle, choć jak na 2000 rok, no to wiadomo, że gra jest nieco prymitywna. Ale naprawdę gra się nieźle. Posiadam też tą grę, w sensie posiadam demo tej gry na PlayStation 1, niestety gdzieś się zapodziało. Już jakiś czas temu nie mogę go znaleźć. Ale demo, no to jest po prostu taka pikseloza, że tej gry na PlayStation 1, że lepiej nie mówić. Jest gorzej niż tej pierwszej, jeżeli chodzi o grafikę. Serio. Formuła 1 2001. I tutaj takie coś. Posiadam dwie gry z tegoże roku, bo tak wyszły. Już wam pokazuję. Zacznę od EA. Niestety nie mam okładki, bo kupiłem ją w Play jakiś czas temu, jak się posłuchał. Tu macie płytkę. O. Formuła od EA. Szczerze, to jest to samo co 2000. Tylko różni się nieco składami, a tak się jeździ ogólnie tak samo, więc nie ma co mówić za bardzo. A tu jest ta formuła 2001.
Ta gra już się różni od tej 2000 i no cóż, gra się całkiem nieźle. Choć grafika jest gorsza względem poprzedniczki. W focie kierowców w menu, no nie należą to najlepsze zdecydowanie. Ale to jest całkiem fajna formuła, mi się bardzo podoba. Model jazdy też. Niestety, zarówno tak jak i te poprzednie, wspomniałem powiedzieć, mają zepsute zmiany biegów. Biegi się zmieniają za szybko. A w tej dodatku jest bardzo niestety zepsuty ABS. Ja bez ABS-u jest praktycznie niemożliwe, gdyż samochód po prostu blokuje koła nie przy każdym hamowaniu. Wtedy odpowiednio czy skręcamy przy hamowaniu, czy nie, nawet na nierównościach, więc jest to bez ABS-u w tej grze jest praktycznie niemożliwe, od razu mówię. Ale warto zaznaczyć, że ta formuła i ta różnią się składami. Mianowicie, tutaj mamy składy z pierwszych trzech wyścigów, a tutaj w Jordanie zamiast na przykład Heinza Haralda Frenzena mamy Jeana Alesiego, w Jaguarze zamiast Luciano Brotego mamy Pedro de la Rosa, tutaj w tej, a w Proście mamy zupełnie różne składy. W tej formule mamy Gastona Macacena i Jeana Alesiego, a w tej już mamy tam Luciano Portiego i Heinza Haralda Frenzena. Więc go się różnią też składami, warto zaznaczyć. Następną grą jest F1 2002. Niestety, ja nie miałem pełnej wersji, grałem tylko tę mówkę, ale kiedyś miałem pełną wersję i gra się naprawdę bardzo fajnie. Jest to według mnie najlepsza formuła na PlayStation 2, jaka wyszła. Model jest bardzo przyjemny. No ale teraz mam tylko tę mówkę, ale mi się gra w to fajnie. Naprawdę. F1 2003. Gra ta niewiele różni się od F1 2004, którą już kiedyś omawiałem na tym kanale. Choć gra się w to całkiem fajnie, to niestety no, grze brakuje tego czegoś. Mimo wszystko. Ale nie ma źle. Jest jakiś tam model uszkodzeń w formie takich bolidu, że się uszkadza w kogoś, wjedziemy bądź jedziemy po żwirze bądź uderzymy w bandę. To jest fajne. Uszkodzenia się kasują, jak zjedziemy pit stopu. Ale gra się w to naprawdę fajnie, myślę. Choć grze brak tego czegoś. F1 2004. O tej grze mógłbym powiedzieć w zasadzie to samo, myślę, co o poprzedniku. I jest tam już to na kanale recenzja nawet. Jeszcze robiłem chyba w 2017 roku, więc tak to, tak jest. No, ogólnie o tej samo to 2003 mogę powiedzieć, no i tyle, no. To tej grze nie ma co mówić za bardzo. F1 2005, a raczej F1 Grand Prix. Kiedyś miałem wersję PlayStation 2, ale obecnie nie posiadam. Gra się w to całkiem fajnie w to na PlayStation 2. Gra jest przyjemna, bardzo w grze. Fajnie powiedziałem co. Ale jeździ się, myślę, nie najgorzej. Naprawdę, choć wersja PSP jest taka nieco bardziej prymitywna i gier formuł na PSP, bo ja zdecydowanie to 2009. Formuła Challenge teraz, taka RPG-ka, nielicencjonowana, tory abstrakcyjne. Niestety gra jest słaba i jest gorsza od 1.9.8. Ale to jest gra nielicencjonowana w ogóle. No cóż, ale warto o niej namienić, bo taką grę posiadam i też nią grałem. Następną grą jest F1 Championship Edition czy F1 2006. Tak szczerze, gra na PlayStation 3 od gry na PlayStation 2 pod nazwą F1 2006 jest niezbyt różni. Ale gra się całkiem nieźle. Chociaż na PlayStation 3 ta gra jest no, nie najlepsza, prymitywna, ale no trzeba wybaczyć, bo to pamiętajmy, że wyszło tuż bądź krótko po premierze PlayStation 3. No. Następną grą, jak pewnie wiecie, F1 2008 nigdy nie powstało. Więc następną grą jest F1 2009. Gra też została wydana tylko na PSP, z tego co wiem. Wersja na komputery czy na konsole nie powstała. Jest to pierwsza gra Codemasters, która robi serię F1 do dziś. Gra się to naprawdę fajnie, weszło na PSP. Choć jest kart, są tory, choć to w Abu Dhabi kiepsko odzorowane, bo masz wirowe pobocza. A jak poza tym, jest naprawdę spoko. I gra się w to dobrze. W grze jest Robert Kubica w BMW i składy z początku sezonu tej gry. Jednak niestety gra ma zepsute zmiany biegów. A dlaczego? Już tłumaczę. Jak PSP wygląda, pewnie każdy z was wie. No i tak, na krzyżyku mamy gaz, na kwadracie hamulec. Na kubku mamy KERS, czyli doładowanie, którego trzeba używać, aby uzyskać dobry czas. A biegi
RL. Niestety, jak chcemy na prosty kerso i zmieniamy biegi, to jest to wręcz niewykonalne. Więc niestety trzeba iść na automacie, co mi się niezbyt podoba. Ale no cóż, tak to już jest. Poza tym gra jest naprawdę spoko. F1 2010 następne. Moja ulubiona odsłona serii. Wiem, że gra jest często scena, która jest taka ciemna, trochę jak GTA 4, ciemna. Trochę ponura ma. Ale no, macie prawdę, gra się to fajnie, jest dość realistyczny. Bardzo mi się podoba jej deszcz. Zawieszenie może tak nie pracuje jakoś mega, ale gra jest naprawdę bardzo fajna. Jest dużym progresem względem F1 2009 i F1 Championship Edition i innych formuł na PlayStation 2. Gra jest naprawdę super, 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 jeszcze raz super. Mówię, że gra się w to super po prostu. Jest to moja ulubiona decyzja, nieraz do niej wracam. Przejdzie w wiele sezonów. Na razie jest moja ulubiona formuła. Jedzie w to ogólnie, no naprawdę super. Następną grą, i tą grę szczerze polecam. Następną grą jest F1 2011. F1 2011. Czegoś mi nie brakuje, tak jak szczery. Jest względem F1 2010 progresem, choć opony tak samo jak były, tak samo są. Niezbyt używające się. F1 2011, no... Gra się dobrze. Choć wtedy nie powstała polska wersja. A szkoda. F1 2012. Modelem jazdy dużo się nie różni od poprzedniczki, ale niestety, no... Gra jest za łatwa. Gra się z tą za łatwo wygrywało, rywale są po prostu śmieszni. Ale przynajmniej z oponami coś tam już zrobiono, że nie da się przejechać tego wyścigu na miękkie mieszance. No a tak 70% góra. Jest naprawdę lepiej, ale no... Gra jest po prostu za łatwa, więc niestety... Szybko z niej ostatnio dałem spokój, bo za łatwo mi się wygrywało. I to nie leży na poziomie trudności. Jeździłem na ekspercie. Następną grą jest F1 2013. Tutaj niestety nie pociśniemy, musimy skupić się na zarządzaniu oponami i paliwem. Wiem, że chcieli pójść w dobrą stronę, ale wtedy przesadzili teraz tym realizmem. A przynajmniej zarządzaniem oponami, bo ponieważ to trochę bardziej w rzeczywistości. Ale tutaj są klasyczne bolidy, to jest ogromnym plusem, że można sobie jakieś tam autkami starymi pojeździć. Gra się w tym nawet całkiem fajnie, choć na początku jest naprawdę trudno, ale to chyba o to chodzi. Kolejną grą jest gra, która jest nieposiadana w edycji pudełkowej, a w tylko cyfrowej. F1 2014 i niestety, no powiem tak, F1 2014 nie jest najlepszą grą. Ma bardzo toporne skręcenie i względem pracy zawieszenia jeśli użycie opon jest to krok wstecz. Niestety nie jest najlepszą, ale też mega, mega tragedii nie ma. A teraz już przedostatnia gra. F1 2016. Niestety nie grałem w nią za wiele godzin, ale jeździ się całkiem nieźle, ogólnie powiem. Bolidy się prowadzą całkiem dobrze. Widać, że model jazdy przypomina taki około z 2016 roku, bo i tak się mniej więcej prowadzą. Na układ to widzimy Hamilton, Rosberg, Perez, Grosjean, Vettel, Ricciardo i Verstappen. Verstappen w tej grze jest jakby co w Red Bullu, a Kwiat w Torosso. F1 2017, jeszcze taka specjalna edycja w takim trochę teksturowym pudełeczku. A więc tak, w tej grze gra się naprawdę dobrze. Czuć ten docisk, samochody fajnie skręcają, zastrzeżenia do żadnych zarzutów. Gra naprawdę świetna. Mamy te drzewko rozwojowe, programy treningowe, które już były wcześniej, co prawda, ale mniejsza z tym. W tą grę naprawdę już trochę ograłem. Gra się naprawdę super. No i... Ogólnie tyle uważam ją za najlepszą edycję, w jaką do tej pory grałem, choć najlepszy sen, choć największy sen jest i tak F1 2010, więc to druga najlepsza formuła według mnie po 2010 właśnie. Naprawdę dobrze się w to grami. Ustawienia mają ogromny wpływ na samochód, realizm jest całkiem spory. Choć można się przyczepić czasem, że samochody trochę nie tak zachowują się na krawężniku, jakbyśmy chcieli. Ale jednocześnie pracę za ustawieniami zawieszenia można to wyregulować. No. To było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.